Dzisiaj na To jest boks. Nie będzie boksu, będzie odrobina MMA. Zapraszam na mojego vloga. Kanał To jest boks sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Jestem pod ambasadą Stanów Zjednoczonych i czekam na wizytę konsula w sprawie wizy pracowniczej. Dostałam wizę. Jako pracownik UFC, jako zawodnik UFC potrzebuję do Stanów wizę pracowniczą. Oczywiście taką wizę dostałam, wszystko ogarnęliśmy, ale przez to musiałam opuścić poranny trening, więc skoro już tutaj byliśmy, to postanowiłam przyjechać tutaj do WCA, do Karoli, porobić z nią troszeczkę zadaniówek. Tak. Jeszcze nie wiem, co tam trenerzy dla nas wymyślili. Pewnie będzie jakaś technika i troszkę zadaniówek, może jakiś sparring. Wstydź się przyznać, ale jestem pierwszy raz w życiu w WCA. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie. No, to jest taki ciężki etap przygotowań, bo Karolina już jest zmęczona, są jakieś mikrourazy jak zawsze. To jest taki dla zawodnika ciężki okres, bo tak trochę walczy sam ze sobą, wiadomo, z dietą, z tym, że jest zmęczona, a przeciwnicy i jej partnerzy są wypoczęci i nie mają nic w głowie, tu już jednak walka się zbliża, troszkę emocji jest więcej i to jest bardzo ciężki okres dla zawodnika, ale już, że tak powiem, jest końcowy i niedługo będziemy łapać tą świeżość, już po wylocie do Stanów tak naprawdę tylko już techniczne treningi, tylko pod walkę, jakieś symulacje walki i zrobić tą nieszczęsną wagę i wejść do klatki i wygrać. No i tak nagrywa. W ostatnim czasie na końcówce troszkę takich małych komplikacji, ale nie będę nic mówiła, powiem wszystko po walce, ale no staram się wykonać swoją robotę. Tutaj jeszcze poprawiamy błędy, szlifujemy wszystko. Bo się wszyscy pytają, czy można trenować z aparatem ortodontycznym. I pokażę wam, jak to wygląda. Wyciągam aparat, chowam aparat do pudełka i wymieniam go na szczękę. I tak się trenuje z aparatem ortodontycznym. Sparowałyśmy przed moją walką, więc wcale nie tak dawno. Karola mi pomagała w przygotowaniach, więc jeżeli ja teraz mogę choć w 1% pomóc, to pomogę. Zobaczcie, bo nie wiem, czy wiecie wszyscy, ale Karol teraz w ciąży. Przy nadziei. Przy nadziei. Z pizzą i z kebabem. Przy nadziei. Teraz trzeba wyliczyć, kiedy zerwała z chłopakiem, czy ma nowego, nie? Czuję to. Ja ogólnie wolę sparować z chłopakami i od zawsze najmocniejszy sparing byłby z chłopakami, ale z Karolą też naprawdę bardzo fajnie się sparuje, bardzo fajnie się pracuje i raz na jakiś czas takie sparingi z dziewczyną są potrzebne po to, żeby zobaczyć, jak się przekłada ta praca siłowa, ponieważ z chłopakami wiadomo, że oni zawsze będą troszeczkę silniejsi i czasami tam w niektórych momentach odpuszczają, a jak mocniej docisną, to nic nie mogę zrobić. A to jak robię z dziewczyną, to zupełnie inaczej wygląda ta praca siłowa. Ona ma taki poziom, że ja mogę tylko trzymać kciuki, życzyć powodzenia i niech się dobrze bawi i niech uwierzy w siebie, bo ma wszystko, żeby wrócić na szczyt. Ja w to wierzę, mam nadzieję, że ona też uwierzy i będzie dobrze. Fajnie, fajnie, że miałam cały oktagon dla siebie, bo miałam taką namiastkę walki. Obserwowałem sparing dziewczyn chyba z 2 miesiące temu, jak Karolina z kolei Owczarz przyszykowała do walki na KSW i jak sparowały wtedy, jak sparowały dzisiaj. Także tak widać, że z jednej strony się znają, a z drugiej strony już mają swoje jakieś nowe myczki i się te sparingi robią takie zacięte bardzo. Sport to jest taka, wiesz, nieustanna droga do doskonałości, nigdy nie jest dobrze. Zawsze przyjdzie trener i powie, że to źle, tamto źle, nigdy nie będzie dobrze.
bo strasznie wchodzisz tym lewym i ten podbródek bardzo ładnie wchodzi na to. Gorąco, normalnie czuję jak płonę. No klasa jest, no nie? Teraz tylko to wszystko przełożyć na walkę i pewne zwycięstwo. Ja nigdy nie jestem zadowolona. Ja mówię, ambicje zawsze muszą być na najwyższym poziomie, bo wtedy będzie ktoś konkretnym zawodnikiem. A jakby była zadowolona z każdego treningu, to zawsze trzeba mieć te ambicje na samej górze, no nie? Super! Robiłyśmy 2 miesiące temu. To jest mega progres, w sensie siłowy u Karoli, więc mega. Obalała fajnie, broniła też dosyć fajnie, więc trochę z tego wyszło, ale z stójka nic nie wyszła. Pod koszulę. Weź mi, ja ciągnij też. Mariusz Cieśliński, Cieślich, zbiera dla chorej tam dzieciaczka na licytacji, na aukcję jakieś gadżety. No i co, Janek się podpisał, Robert Iocz, Złoty, ja i Karola, żeby zlicytować i pomóc. Walczę z Jessica Penne. Jessica Penne to jest tak naprawdę jedna z pierwszych zawodniczek w tej kategorii wagowej. Naprawdę dziewczyna walczy bardzo długo, miała teraz ostatnio 4-letnią przerwę, wróciła po tej przerwie, wygrała jedną walkę, więc no też można powiedzieć, że walczy z taką legendą żeńskiego MMA. Ja ją bardzo szanuję, podziwiam i fajnie, że mogę z nią skrzyżować rękawice. A ta walka, no kurde, dużo osób mówi, że to jest walka o wszystko, być albo nie być, najważniejsza walka w moim życiu i tak dalej. Ja do tego nie podchodzę, tak? Najważniejsza walka w moim życiu to była walka w Nowym Jorku o Mistrzostwo Świata z Aśką Jędrzejczyk. To jest kolejna walka, którą cholernie chcę wygrać i zrobię wszystko, żeby tak było. Robię wszystko, żeby tak było. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.